Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice jego chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. Przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. W niedzielę świętej rodziny słyszymy fragment o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni. I ten fragment daje kilka takich fajnych dla nas nauk, pouczeń. Jedną z nich jest taka, żebyśmy starali się nie osądzać innych. Bo wyobraźmy sobie człowieka, który pierwszy raz słyszy historię świętej rodziny i słyszy tylko takie suche fakty o tym, że kobieta, dziewczyna o imieniu Maryja jest w ciąży, ale ojcem wcale nie jest jej mąż, święty Józef, tylko ktoś inny. I Józef chce ją zostawić. Dopiero po jakimś czasie, po namyśle, wraca do niej i postanawia, że zostanie jednak jej mężem i opiekunem jej dziecka. Później udają się do Betlejem, na spis powszechny. Muszą przejść 150 kilometrów do Nazaretu, a Maryja jest już w zaawansowanej ciąży. Rodzi dziecko w Betlejem, ale nie w jakimś ciepłym domu, tylko w stajni, w grocie betlejemskiej, w której żyją zwierzęta. Ktoś, słysząc taką historię, pomyśli sobie, że ci rodzice są nieodpowiedzialni. I do tego jeszcze ten fragment, który słyszeliśmy przed chwilą. Jezus ma już 12 lat i zgubił się w świątyni. Rodzice nie mogą go znaleźć przez 3 dni. Również ktoś mógłby powiedzieć, że Józef i Maryja nie są najlepszymi rodzicami. Ale wiemy, że to są tylko takie zewnętrzne wydarzenia. Nie znamy, słysząc tą historię, ich wewnętrznych odczuć, intencji. My jednak znamy kontekst Ewangelii. Wiemy, dlaczego tak było, z czego to wszystko wynikało. I często w naszym życiu jest tak, że pochopnie osądzamy innych właśnie na podstawie takich tylko zewnętrznych faktów, tylko niektórych, nie znając ich intencji, ich wewnętrznych myśli. I druga dla mnie taka nauka płynąca z tego tekstu jest taka, że świętość to nie znaczy takie życie bez trudów, bez problemów. Ale zobaczmy, że święta rodzina miała dużo kryzysów, ciężkich chwil, problemów, takich, których nie mogli wcześniej zaplanować. Podobnie jest w naszym życiu, ale mimo tego nie tracili zaufania do Pana Boga. Ciągle byli blisko Niego. I myślę, że my możemy tak samo postępować i brać właśnie przykład ze świętej rodziny w tych trudnych chwilach. I na końcu chciałbym przytoczyć tylko taki fragment, który powiedziała siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy, jednemu kardynałowi. Napisała do niego, że ostateczna walka
między Bogiem a szatanem będzie dotyczyła małżeństwa i rodziny. I nie wiem, czy jesteśmy podczas takiej ostatecznej walki, ale na pewno rodzina i małżeństwo są w jakimś takim kryzysie, w trudnej sytuacji. Do kogo mamy się uciekać w takich chwilach, jak właśnie nie do świętej rodziny, do Jezusa, Maryi i Józefa, którzy właśnie w tych trudnych chwilach potrafili przylgnąć do Boga. Ksiądz Berthier, założyciel misjonarzy świętej rodziny, mówił: kult i naśladowanie świętej rodziny, czyli uciekanie się do nich, modlitwa, ale i naśladowanie ich cnót, że to jest taka recepta dla naszych rodzin. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.